jest nieprzytomny. Poziom zmęczenia, poziom rozbicia, ilość ciosów, to wszystko na pewno zabierze kilka lat życia. A Tymkowi, on nie wie, co się dzieje. Serce to jedno, ale rozum i rozsądek powinien mówić koniec. Tymek już udowodnił wszystkim, że jest naprawdę fajterem przez wielkie F. A jednak... Może ktoś powinien okazać się rozsądny w tej walce. Przerwijcie tę walkę! To jest moje 5 minut i chcę to wykorzystać. Najbardziej mnie przerażają myśli, że kogoś zawiodę, że dużo ludzi naprawdę poświęciło czas, widzi we mnie autorytet i ja tych ludzi zawiodę. To mnie najbardziej przejmuje. Przejmuje podczas tego, gdy czekam na tę walkę, gdy mogę kogoś zawieść, gdy mogę przegrać. Wszyscy liczą na to, że wygram, nie? I wierzą we mnie, a ja ich nie chcę zawieść. To mnie najbardziej boli. Okres, który zbijam wagę, jest bardzo męczący. Ja troszkę za dużo urosłem i musiałem bardzo się męczyć przed zbijaniem wagi. To było dla mnie bardzo ciężkie dni. 8 dni bez posiłku, do tego jeszcze o 2 dnia nieciężkie. Ciężkie chwile mnie czekały na bieżni, w saunie. Jak już doszliśmy do tej ważenia, zważyłem się, zregenerowałem się. Po prostu zaczęła się już ta nuda. Czekamy na tę walkę. Zmieniam kanały na telewizorze. Już chciałbym naprawdę stanąć na tym ringu, bo mam w tym bardzo duży interes, żeby tam być dzisiaj, żeby wygrać to, żeby po raz kolejny pokazać, że skorzystałem z tej szansy, którą dostałem i że czekam na jeszcze większą. Wymyślam sobie historię i mimo przebiegu walki, myślę, że to zrobię. To będzie wielka niespodzianka dla nas wszystkich. Może się oświadczę? Kto wie? Wygrana by była pięknym dopełnieniem tego wszystkiego. Sukces za sukcesem. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak ta walka przebiegnie. Poznaliśmy się na treningu. Zaproponował, że mnie odwiezie do domu. Myślę, że wtedy już tak zaiskrzyło między nami, że zaczęliśmy się spotykać. Nigdy mnie nie spotkało nic bardziej pięknego w życiu niż ona. Mimo, że jestem taki głupek. Za wszystko zapracowałem, a ją spotkałem w życiu, nie? Chciałbym, żeby ona to zauważyła dzisiaj, że naprawdę mi na niej zależy. Żeby wszyscy widzieli, że naprawdę mi na niej zależy. Walczę, jestem w stanie przyjąć 1000 ciosów i dalej stoję i walczę i walczę i wygrywam. Czyli więcej ludzi widzi moją ciężką pracę, zaangażowanie. To mnie po prostu spełnia. On jest szczery, prawdziwy. On jest tak prawdziwy do bólu, że naprawdę teraz ciężko takiego człowieka znaleźć. Zacząłem się tym interesować, potem udało się, że trafiłem dobrych ludzi, którzy mi pomogli prowadzić tę karierę do tego momentu. To jest mistrz. On ma 21 lat. O Tymku będzie jeszcze głośno. Mówię, nawet gdyby się nie udało tym razem, na pewno o Tymku będzie jeszcze głośno, bo on ma czas. On ma czas, żeby... charakter się ma, serce się ma, a techniki można się nauczyć. Trzeba mieć serce do walki, chęci. No mnie Bóg obdarzył twardą głową. Twardą głową. Chcę to wykorzystać, nie chcę tego zaprzepaścić. Nigdy nie zemdlałem, nigdy nie zostałem znokautowany. Niech tak zostanie. Nie mogę dać się oszaleć, że tylko ta walka, bo jak nie, to umrę. Muszę spokojnie do tego podejść. Nie mogę fanatycznie mówić, walka, 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 a przegram? A potem przegrałem. Muszę
być na wszystko gotowy. Ja bardzo lubię górali i Tymek jest, można powiedzieć, że góralem, bo pochodzi z południa Polski. Zaimponował mi swoim stylem bycia, swoim charakterem. Postawiłem na niego i jak dotąd mnie nie zawiódł. Jestem normalnym człowiekiem, który po prostu uwielbia budować domy. To jest moja pasja. Pracować na budowie fizycznie, ciężko. Wtedy człowiek naprawdę jest spełniony i od czasu do czasu dostaje szansę walki. Mój początek na MMA wyglądał tak, że przyszedłem w kimonie, bo trenowałem wcześniej karate kyokushin. Ciosy tych początkujących sparring partnerów były tak, że mnie przesuwało. I trenerowi to się spodobało. Ani nie jest wirtuozem w stójce, ani w zapasach, ani w parterze, ale jak wszystko połączy, to jest taka maszyna. Zawsze był taki charakter uparty, że jak sobie coś umyślił, to musiał to po prostu do końca doprowadzić. Myślę, że za wszelką cenę stara się dążyć do spełnienia swoich marzeń, pokonywać każde bariery i przeszkody, które spotyka na swojej drodze, mimo że czasami się mu to nie udaje, nie poddaje się. Przychodzi człowiek, który chce, który widać, że chce, że coś robi całym sercem, prawda? Nie ma słowa nie, nie ma słowa nie, nie potrafi, nie ma słowa nie dam rady. Mogę powiedzieć, że jest moim przyjacielem, on mi dużo pomógł, dużo ze mną wytrzymał, choć ciężki czasem jestem. Lewy, prawy, same proste, lewy, prawy i uciekasz. Okej, wbij, wbij, on dostał tego jednego i poczuł. Jestem dumna syna, ale przede wszystkim to mnie cieszy, że on sobie sam do tego dąży i sam do tego doszedł. Minus 25 stopni, sala treningowa, na sali treningowej mam 7 osób, większość osób z miasta. Tymek, żeby przyjechać na trening, musiał kilka kilometrów przyjść na nogach. I mówię, nie było treningu, żeby go nie było. Z budowy na trening to był standard, Największym takim paradoksalnym zdarzeniem było to, że ja prosto z pracy zwolniłem się 2 godziny. Pojechałem do, bo oczywiście zbijałem wagi, tam nie jadłem nic, do Sosnowca. Wygrałem walkę, po walce jeszcze jakieś tam after party, spotkanie, bo to akurat gala była w piątek. Nic nie spałem, bo podnieciłem się tym, że wygrałem galę, nie? Tam walkę, nie? No i co? No, w piątek wróciłem po robocie, po gali, no to co? Do pracy, nie? Była tam jazda, bo przysnąłem na kominie, ale udało się. Nie spadłem. Idąc po ciężkiej pracy na budowie na trening, myślę, że daje z siebie wszystko, pokazuje tym, że jest w stanie, że da radę, że nie poddaje się, chce iść na ten trening. Kwestie, że czy ktoś mi tam coś mówił, że jestem murarzem, może mówili, ale bardziej cieszy to, że taki murarz oderwany od kielni potrafił położyć takiego chłopa, co naprawdę trenował. Dieta, treningi 2-3 razy dziennie, cuda na patyku, a taki oderwany od kielni potrafił go znokautować. Dzieciak 21 lat. To mnie cieszyło, że da się, że pokazuje coś, co jest naprawdę na tak normalną, z normalnego punktu widzenia jest praktycznie niemożliwe, nie? Myślę, że tak na walce też będzie, że wygra mimo wszystko. Przy tym twardym, naprawdę twardym charakterze jest to naprawdę bardzo złoty człowiek. Stara się pomagać komu się tylko da, czasami nawet kosztem swojego szczęścia. Stawia innych ponad siebie. Idzie dzieciak swoją drogą, a rodzice mówią co innego, więc zawsze są konflikty. Iskry. Iskry. Wojna. Chłopak wyszedł z ciężkiego środowiska. Ten ojciec nadużywał trochę siły w stosunku do Dymka. Stąd też może jego takie, a nie inne doświadczenia życiowe. Co mam, żalić się na niego? Zrobić z niego jakiegoś tyrana? Coraz starszy jest, sam się wykończy. Czyli jakiś żal jest? Jest, jakoś nie czuję do niego żadnej sympatii, jest złym człowiekiem. Złym człowiekiem, możecie to nagrać, jest złym człowiekiem. Damy radę, damy radę! I just came to win, I just came to win.
Akredytację, my jesteśmy zawodnikami, dostaniemy zaraz wszyscy korpus. Przez co? Dostaniemy zaraz te wszystkie akredytacje. Ja jestem głównym zawodnikiem tu. Możemy wchodzić? Który tu pan? Telewizja jest. Którego pan to jest, proszę pana? Jak mam mieć opaskę, to małe to głowy to jest tutaj, no nie? Aha. Nie. Jestem zadowolona, że to może do czegoś dojdzie w życiu. Jego marzeniem jest zrobienie kariery. To, co robi, robi dobrze i jest sławny. Ludzie go chwalą. Lubi. A kto z nas nie lubi? Jesteśmy próżni. Kariera to są spełnione marzenia z dzieciństwa. Każdy chciał naprawdę być kimś, kto umie naprawdę powalić ciosem na ziemię przeciwnika. To były spełnione marzenia z dzieciństwa. Ja teraz tu jestem i rozwijam się, cały czas idę w dobrym kierunku, dlatego nie odpuszczam, idę dalej. Prezes bierze przykład ze mnie. Robi kapelusz, kapelusz to jest w ogóle. No dobra, ma kapelusz, nie? Miałem troszeczkę za dużo limitu wagowego. No to pierwsze to zrobione, za dużo po prostu zbiłem, nie? Ubrałem sobie spodenki, tylko koszulkę ściągnął, no trzeba coś jeszcze nałożyć, nie? I założyłem sobie kapelusz na ważenie. I tak się to ludziom spodobało, że byłem tym o... Ludzie chcieli to widzieć, żebym miał ten kapelusz, bo podobało się. Jest w dobrej formie, jest naprawdę przygotowany, jest po mocnych... My zrobiliśmy potężnego TBS-a, przepracowaliśmy 6 tygodni naprawdę bardzo. Gdzie robiliśmy takie rzeczy, co do tej pory nie robią. No zobaczymy, no to jest MMA, tu się wygrywa, tu się przegrywa, to nie ma tak. Każdy wchodzi do klatki i chce wygrać, każdy jest pewny siebie, ktoś musi przegrać. Gdybym został Stójkowicza, było mi dużo łatwiej. Zawodnika, który walczy w stójce, on walczy w parterze. To będzie bardzo ciężka walka dla mnie, z tego powodu, że mam dużo błędów. Kiko, no bardzo dobry parterowiec, no przyznam się szczerze, że... Troszeczkę się go obawiam, bo jeszcze się wygadał, oznajmił w ostatnim wywiadzie teraz dzisiaj, że dostał czarny pas przed tą walką, czyli w parterze jest bardzo dobry. Jak wiemy, Omen do tej pory przegrał z dwoma zawodnikami, którzy właśnie byli, specjalizowali się w parterze. Myślę, że wygra tą walkę. Pracował na to bardzo ciężko, przykładał się jak nigdy do treningów. Jego ciężka praca, jego ciężką pracą zasłużył na ten pas. Zawsze ogólnie spokojnie walczę. Nie jestem jakimś pajacem urwanym z nitki, że będę rzucał się na wszystkie strony i patrzył, żeby mi ktoś rękę podwinął. Spokojnie pilnować się, przeczekać, wyczekać moment, poczekać na jego błąd, wygrać. Gdy zostanie znokautowany, przyjmie to na klatę, no ale ciężko mu się będzie z tym pogodzić, bo... Stara się pokazać, że da sobie w każdej sytuacji radę i że nikt go nie poda, że jest najlepszy. Przyszłość Tymka, no nie wiem, zobaczymy. To zależy tylko od niego. Jeżeli będzie trenował, jeżeli będzie chciał ćwiczyć, jeżeli będzie tym Tymkiem takim, co jest, był przez ostatnie 6 tygodni i przed MMA, tak, to ja myślę, że naprawdę, nawet jeżeli się gdzieś noga by podłożyła, potknąłby się albo coś, ja myślę, że i tak, będzie bardzo wysoko, bo nie przegrane walki, tylko dobre walki. Zawsze pokazujemy jakiś zawodnik, bo czasem się zdarzy, gorsza forma, gdzieś może jakaś kontuzja może i nie zawsze się te walki wygrywa. Ale jeżeli ktoś walczy, daje dobre walki, to takich zawodników się ceni. A Tymek zawsze daje dobre walki. Staram się ukryć emocje, żeby się nie przejmował. Jak gdy już jest w ringu, to już czasami nawet nie mogę patrzeć na jego walkę, bo jest mi po prostu szkoda. Tymek jest jak na razie naszą największą gwiazdą. Dzisiaj jest przed nim najtrudniejszy egzamin i zobaczymy. Dzisiejszy wieczór wiele nam wszystkim wyjaśni. Trzeba czekać. Jestem już gotowy do tego pojedynku, przyszykowany, rozgrzany, wszystko jest dobrze. Synu, trzymaj się, nie daj się, walcz i bądź dobry w myśli, bo zawsze coś wywalczysz i pokażę, że z takiej małej miejscowości, jakiej jest pojawie, potrafi człowiek się wydobyć. Jest ponad 70 ludzi.
Ponad, to by z mojej okolicy 70 ludzi, a tak to byłoby dużo więcej kibiców, którzy przyjechali tylko dla mnie. Więc mam bardzo dużą presję z tego powodu, żeby tych ludzi nie zawieść, żeby byli zadowoleni z tego pojedynku. Mam serce pod gardłem, ale cieszę się, że jestem tu i że mogę go duchowo wspierać. Defeated in our ring, contender for the Fight Exclusive Night Championship, Omen, Tymoteusz Świątek! Kolano i jeszcze raz! I chwieje się Świątek! Spory teraz kłopot Polaka! Blokuje te ciosy twarzą wręcz! A tych ciosów jest oszałamiająca ilość! Kolano za kolano, a Świątek stoi! I tyle! Polaka po raz kolejny! I jeszcze raz zgrywa to Świątek i kamerfistu! Walka roku? A mamy dopiero marzec! Walka, która przejdzie do historii nie tylko organizacji FEM. Ktoś powinien rzucić tutaj ręcznik. Przerwijcie tę walkę! Omen, spałeś spokojnie? Tak, elegancko. Bardzo wszystko było super. Przebieg walki mnie troszeczkę przerósł, bo było bardzo wymagający przeciwnik, ale jestem bardzo zadowolony. O, komu tylko siwe tutaj, bo tutaj drugie otwiera się. Ten pas był blisko. No, trudno. Za dużo ja bym miał w życiu, to bym się popieprzyło, nie? Mam jakiś cel teraz. Szkoda, bo 3 walki pod rząd wygrałem i zasłużyłem na ten pas, ale nie udało się. Będę starał się go zdobyć w późniejszym terminie. Był blisko. Dobrze! Wszyscy liczyli na show, więc show był. Ja jestem w pełni zdrowy, nic mi nie jest. Siedzę tutaj na obserwacji, bo podobno mam żebra pobite, ale nic mi nie jest. Nikt nie lubi przegrywać, ale czy sędzia albo narożnik nie powinien tego zakończyć wcześniej? Nie. Byłaby potężna wojna, gdyby ktoś to przerwał. To są walki MMA, to są mężczyźni i oni się wiedzą, na co decydują. Bardzo mi się podoba. Wszyscy dobrze się wypowiadają, że nie dałem ciała, nie zawiodłem nikogo, bo stałem do ostatnich sił. Nie wiem, jak komu dziękować, za co, nie wiem, jak chodzi o to, że... Jak to się stało, że mam taki twardy łeb? Mam zdrowie końskie,
twardą głowę i mogę to wykorzystać, nie? I mogę być dobrym człowiekiem też dla innych. Pokazać się, poświęcić, a potem pomagać innym. Na przykład kupim kapelusze na licytacji. Myślę, że ktoś go kupi na jakąś aukcję, nie? Będzie kapelusz, który nosił nieśmiertelny, nie? Planowałeś, jeżeli wygrasz, oświadczyć się swojej dziewczynie? No i nie udało się. Ale to się zmieni. Jest wytłumaczenie, że nie dałem rady tego zrobić. Kondycja jeszcze była, tylko że za dużo ciosów oberwałem i zgubiłem rytm walki. Ciężko mi było wrócić do tego rytmu, bo już nie jeden by był wcześniej znokautowany na deskach. Ale jak dostałem strzała, który mnie wywrócił, cały czas byłem świadomy wszystkiego. Cały czas byłem świadomy wszystkiego, tylko nie potrafiłem się podnieść. Świadomości nie straciłem w ogóle. W ogóle świadomości nie straciłem, tylko że no organizm odmówił posłuszeństwa, nie? Też był problem z tym zbijaniem wagi, przez to zostałem znokautowany, że całkowicie byłem odwodniony, mózg i wszystko. I dlatego dało się mnie posadzić. O to mi chodziło, żeby pokazać wszystkim serce, które pokazałem. No tak, z miesiąc wolnego chyba cholera tych walk, a potem jedziemy dalej, za ciosem, póki jest kurde rozgrzana publiczność, póki wierzy we mnie, bo straci wiarę i co wtedy? No, jedziemy za ciosem. Nie ma, że boli. I just came to win, I just came to win. I ain't come to talk about it, I just came to win. I just came to win, I just came to win. Hearing people talk about me, I just came to win. I just came to win.